Cześć. Tym razem mamy groszek. Otóż na blogu Giants zapowiedział już oficjalnie po raz kolejny, w zasadzie oficjalnie, groszek. To znaczy on pojawiał się gdzieś tam wcześniej na materiałach filmowych, pojawiał się też na screenach. Można było zobaczyć sobie teksturkę. To znaczy tam chyba z tego co pamiętam to była ta gotowa do zbioru, ale nie jestem pewien. W każdym bądź razie tak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o fazy wzrostu i pewne fakty, które o tym groszku zostały ujawnione. Czyli zaczynamy już w kwietniu, będzie można tutaj zobaczyć już taką fazę, a tak w zasadzie to wysiew mamy marzec-kwiecień, czyli pewnie w zależności od tego jak będzie ułożony kalendarz, no to w marcu będziemy mogli już tutaj zacząć coś działać. Później mamy czerwiec, jak widać ta teksturka zwiększyła się dwukrotnie, zagęściła się i ten groszek wygląda już na taki troszeczkę bardziej podrośnięty. No i tu między tą teksturą a tą teksturą lipcową mamy bardzo duży przeskok, jak widać, bo z takiego układu robi nam się taki bardzo zagęszczony. Następnie w sierpniu mamy już kwestię związaną ze zbiorem, czyli mamy gotowe do zbioru. Jeżeli nie zbierzemy, no to wiadomo, mamy tutaj kwestię uschnięcia, czyli no, wygląda to tak jak wygląda. Natomiast jeżeli będzie opcja związana z zebraniem, no to tutaj zobaczcie, że tak wygląda teksturka dla tej uprawy po zebraniu. I trochę faktów odnośnie groszku, to znaczy maksymalny plon z hektara to mamy 9600 litrów. Średnia cena przy założeniu, że gracie na poziomie łatwym, to jest 3119 dolarów, euro, złotówek, jak chcecie. Waluta we farmingu jest uniwersalna. Nasiona na hektar potrzebujecie 250 litrów, wzrost 4 miesiące. Wysiew, tak jak mówiłem, macie w okresie marzec-kwiecień. No i zbiory lipiec-wrzesień. Wszystko zależy od tego, w jakiej fazie tej końcowej będziecie chcieli zebrać, tyle macie czasu, żeby można powiedzieć tam do września się z tym wyrobić. Więc tak wygląda groszek. Dzisiaj też jeszcze została potwierdzona po raz kolejny fasolka szparagowa, ale o niej pojawi się oddzielny wpis. Czy to będzie w przyszłym tygodniu we wtorek, czy to będzie w czwartek, to zobaczymy. W każdym razie jutro wiecie, jakich fact sheetów się spodziewać. John Deere 3650, na co warto zwrócić uwagę na tym screenie? Warto zwrócić uwagę na tym screenie, że tutaj już dosyć fajnie zaczyna się zarysowywać ta deformacja gleby. To znaczy zauważyłem też na niektórych screenach sytuację, gdzie jeżeli jakiś bieżnik czy koła były węższe, mniejsze, to ta deformacja gleby była tak jakby proporcjonalna do bieżnika opon, co oczywiście na plus. Tutaj też widać fajną sytuację, jak to zagłębienie wchodzi prosto pod talerze i one później gdzieś tam tą teksturkę będą wyciapywały i ona się już po siewniku zrobi całkiem inna. Także no, moim zdaniem też jest to fajna opcja i to na co też można zwrócić uwagę, co już kiedyś pokazywałem wam przy fact sheetach, że na tej glebie po prostu będą takie miejscowe przesuszenia, tak? Będą takie miejsca, gdzie po prostu, o, tak jak tutaj są takie wypłaszczenia, przesuszenia, takie tam grudki poschnięte, także to dosyć dobrze wygląda. Mam nadzieję, że będzie wyglądało jeszcze lepiej w lepszej rozdzielczości, bo no tutaj jak to przybliżymy, to zobaczcie, nawet wszystko idzie tutaj pikseloza i dosyć ciężko się tutaj czegokolwiek dopatrzeć. Co mamy dalej? Dalej mamy siewnik Great Plainsa, którego osobiście naprawdę nie lubię. Nie przepadam za tą marką, co już podkreślałem parę razy. I tutaj na tej teksturce też da się zauważyć, że na wierzchu są takie poprzesuszane grudki. Także ta tekstura dla mnie ogólnie, wydaje mi się, że chyba nad teksturkami trochę popracowali. Ciekaw jestem jeszcze pozostałych, ale to trzeba by było się pobawić i porównać z Farmingiem 22, jak to będzie wyglądało. Cóż mamy więcej na tym screenie? No chyba nic wielkiego. To znaczy, jeżeli chodzi o mgłę, która zawsze była wszechobecna, to tutaj widać, że gromadzi się gdzieś tam z tyłu, bo tu chyba jakieś tam było coś tam z wodą związanego. Nie wiem, czy tędy akurat rzeka przepływała, czy był jakiś zbiornik wodny.
Natomiast tak jak mówili, że no, skupiska mgły będą też gdzieś tam przy zbiornikach wodnych, ciekach i tak dalej. Oxbow jest teraz już bardzo mocno promowane, ale wiadomo dlaczego, jeżeli chodzi o te uprawy. Możecie podejrzeć sobie, jak wygląda ta teksturka już po zebraniu, czyli tu, gdzie jechały gąsienice, to zostają takie miejsca mocno wygniecione, gdzie nie spadają te liście, które gdzieś tam przeszły przez kombajn. I zwróćcie też uwagę, że zostają tutaj takie fajne jodełkowate wgniecenia właśnie od gąsienic. Na co warto też zwrócić uwagę? Na to, jak błoto oblepia teraz opony, bo to też jest naprawdę bardzo fajne. O tyle, o ile i tutaj jest no, duży nacisk, tego nie widać, natomiast tutaj fajnie widać, jak to błoto po prostu się w ten bieżnik gdzieś tam powgryzało. Czyli doszło trochę nowych teksturek, pojawiła się tam jakaś uprawa, czyli mamy też coś, co zupełnie zostało stworzone od nowa, do tej pory tego nie mieliśmy. Co mamy tutaj? Tu mamy znowu też chyba to, co mi się udało zauważyć, to taką dosyć sterylną sytuację, bo z jednej strony tu mamy już powiedzmy wyładunek na przyczepę, a z drugiej strony mamy czyściutkę jak od nowości nie opony, czyli pewnie wjeżdżając na trawę będą się czyściły, albo modem po prostu postawili tego Oxbow tutaj i załadowali mu zbiornik pod screenshota. Ciężko powiedzieć, jak było. Natomiast tu jest coś, co napawa optymizmem w końcu, bo jak widać tutaj ten groszek nie jest wielkości limonki czy kiwi, tylko jak widać jest dosyć drobny, więc jest szansa na to, że zboże w tym okienku i w kombajnach nie będzie wyglądało jak fistaszki albo ziemniaki, sadzeniaki, tylko jak zboże. Ale to zobaczymy, bo jak znam standardy Giants, to może tak być, że skoro to jest nowa uprawa, to ktoś pokusił się o to, żeby ona była w miarę realistyczna. No ale jak stare uprawy mieliśmy gotowe i nikt się o nie nie czepiał, to po co je zmieniać? Słabo by było, jak tak by było. No ale zobaczymy. Już niedługo się przekonamy. Jedna rzecz też tutaj do odnotowania, może dwie, fajny płot, to jedna sprawa, a druga sprawa, że może fajnie wyglądać sytuacja wysypywania, to znaczy podejrzewam, że ta animacja tutaj może się ciekawie usypywać na przyczepie, to znaczy może fajnie wyglądać po prostu ten moment, kiedy on tak fajnie się usypuje. I tutaj można sobie pojeździć do przodu, do tyłu i nasypać. Oczywiście wiadomo, że to nie jest tak, że jak tu sypiemy, to tu się nie wypełnia i musimy pływać tutaj, tylko tam powiedzmy wypełnia się tak jak chce trochę, tak umownie, ale zawsze to jakoś tam będzie na plus. O, i chyba dobrze mówiłem, że tam był ciek wodny, dlatego ta mgła się pojawiała na tym poprzednim screenshocie. Co mamy dalej? Dalej mamy rzut z góry i tutaj chyba chciano nam pokazać jedną rzecz, przynajmniej ja na to zwróciłem uwagę, że patrząc z góry, te miejsca, gdzie tutaj mamy powiedzmy te resztki i są one zebrane, to zobaczcie, że na przykład tutaj i tutaj mamy szerzej, czyli tam, gdzie te ślady się nakładały, to mamy taką bardziej rozjeżdżoną glebę. Nie jest ona też w tych miejscach zbioru odcięta taka od linijki, tylko ma takie, o, zwróćcie uwagę na to, ma takie wcięcia, wycięcia i to nie jest tak, że to za chwilę jest odbiciem lustrzanym z tej strony, tak, że to się tutaj wszystko będzie powtarzało, tylko tu jest inaczej, tu jest trochę inaczej, tu jest znowu szerzej, tu się zwęża i tak dalej. No, wygląda spoko, oczywiście nikt tak z góry sobie tego nie ogląda i w ten sposób no, nie gra, wiadomo, ale dla pokazania różnorodności w teksturze jak najbardziej jestem za, zwłaszcza tutaj widać, że jest jakoś tak najszerzej tutaj, a tam dalej już jest bardziej powtarzalnie, że tak powiem. O, i tutaj też widać, jak głęboko potrafiły zapadać się ślady, czyli tu widać są takie głębsze kolejne, w innych miejscach są trochę płytsze, także no spoko, zobaczymy, jak ta deformacja gleby będzie wyglądała w rzeczywistości. I tutaj jeszcze raz odnośnie faz wzrostu, no to tutaj mamy tą pierwszą, tutaj mamy tą drugą zagęszczoną, tu mamy kolejną poprzedzającą taki pełny wzrost, tu jest już ta gotowa do zbioru, tu jest jeszcze raz gotowa do zbioru, tylko w innym ujęciu,
Tutaj można też zauważyć okrąg śmierci, czyli ten słynny krążek renderowania. No niestety chyba się go w jakiś tam prosty sposób nie da pozbyć, bo w kolejnej odsłonie on występuje. No i tu mamy po zbiorze, tak? Czyli po zbiorze ta tekstura jakaś trochę tej ziemi robi się rozmydlona, albo może screen jest w słabej jakości, nie wiem. Bo tutaj wygląda na trochę lepszą, a po zbiorze jest taka chyba jakaś bardzo zamydlona. No i tu też okręg śmierci jest widoczny. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Tak jeszcze wygląda kwestia, jak zapomnicie zebrać i wam uschnie, chyba że sobie wyłączycie usychanie roślin. No to wiadomo. I na koniec, żeby się wam nie nudziło, bo na pewno bardzo się stęskniliście, mgła i trochę promieni. Więc tak, co możemy teraz uzyskać? Możemy uzyskać w najbliższych dniach fact sheety. No sprzęt chyba nie będzie dla was zaskoczeniem, więc wiadomo. Wiem, że dużo osób pomawiało pytania, a co z zakładką info? No jak widzicie, do dnia dzisiejszego zakładka info się nie pojawiła. Jak dla mnie, jeżeli nie pojawi się ona jutro, to już chyba się nie pojawi wcale, tylko będziemy dostawać te fact sheety w takiej formie, jak dostawaliśmy, no bo dziwne by było, gdyby do tej pory jej nie było i nagle się ni stąd, ni zowąd pojawiła. Może pojawi się na końcu przed premierą, gdzie zostaną uzupełnione wszystkie maszyny. Ciężko mi powiedzieć, jak to jest zaplanowane. Natomiast jeszcze chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo tak wpadło mi to do głowy. Tu jest teren ewidentnie, który będzie podlegał deformacji. Tu jest teren z trawą, który pewnie nie będzie podlegał deformacji, lub będą zostawiały, tam ślady takie, jak znacie normalnie, czyli nie będzie tych wgłębień. I zastanawiam się, jak będzie z kwestią landscapingu, czyli jeżeli ja sobie tutaj, powiedzmy, tą teksturą pomaluję tutaj wszystko, czy też na niej zacznie działać deformacja terenu. Taka rzecz przyszła mi do głowy, bo to by było dosyć ciekawe, bo jakbyście mieli budynki i tworzylibyście własne gospodarstwo, to na przykład w niektórych miejscach za budynkami chcielibyście, żeby się te ślady tworzyły, a w innych nie chcielibyście, a podobno ciągnik jeżdżący po mapce ma reagować na różne nawierzchnie, ale w całym obszarze mapy, więc dosyć ciekawa opcja związana z tworzeniem czegoś samodzielnie za pomocą pędzla i tekstur dostępnych w kształtowaniu terenu. Co pozytywnego na koniec, to drzewo bardzo ładnie wygląda. Taka pozytywna opcja i akcent na koniec. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Cześć.